Tradycyjnie jak co roku, tym razem 3 maja, Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie było organizatorem pokazu modeli latających pod hasłem Wysokie Loty. Do Bielawy na łysajkę zjechali miłośnicy modelarstwa z całego regionu. Cieszę się bardzo, że ludziom się to podoba, a najbardziej chyba się cieszę, że te osoby, które się pasjonują modelarstwem lotniczym, mają okazję tu się spotkać, zaprezentować to, nad czym pracowali cały rok, pochwalić się tym, wymienić się doświadczeniami i podtrzymywać tradycję lotnictwa polskiego. To chyba też duża zasługa tego, że w Bielawie prężnie działa kółko modelarskie. Tak, to jest na pewno duża zasługa pana Stanisława Jagielskiego, bo to jest taki pasjonata już kilkudziesięcioletni, który wychował już nie jedno pokolenie modelarzy, a nie tylko modelarzy, bo z tych osób wywodzą się też już tacy zawodowi piloci statków powietrznych. Pokazywać modelarstwo to jest nic innego jak odrywanie od komputera praktycznie, a danie komputera do ręki, bo czym jest aparatura do zdalnego sterowania? To jest coś w rodzaju współczesnego komputera, gdzie można wszystko zaprogramować i można kontynuować loty w zakresie zarówno modeli z napędem elektrycznym, czyli ta ekologia tu występuje, nie ma hałasu, i silniki spalinowe, troszeczkę większa moc, większe modele mogą też pięknie wykonywać różnego rodzaju loty w powietrzu. Największa, takie można powiedzieć, zapłata za tą ciężką naprawdę pracę instruktorską, którą my wykonujemy tutaj z kolegami u nas w Euroregionalnym Centrum Modelarskim w Wieżowie Sudeckim, ale tak samo jak i tutaj mój przedmówca, kolega Jerzy, czy organizator dzisiejszego tego pikniku Stasiu Jagielskim, my robimy naprawdę kawał dużej roboty i to takie coś najbardziej, największą zapłatą jest dla nas, jak widzimy tyle ludzi, zaangażowania i zainteresowania tym. To jest impreza niekonkursowa, która właśnie polega na tym, że się spotykają, że ze sobą rozmawiają, spędzają wspólnie ten czas, taki piknikowy, prezentują te modele, ustalają sobie kto kiedy kolejność startów, tych takich różnych akrobacji powietrznych. Dla młodzieży przy okazji są zorganizowane obok takie małe warsztaty lotnicze, żeby popróbowali tego, także zakupione zostały takie modele, które się bardzo szybko składa i sobie tam będą startować, rzucać. Cykl imprez zamyka się końcem roku. One się odbywają w różnych miejscach. Od Sztawna Zdroju, tutaj mamy w tej chwili Bielawę, wcześniej Jerzów Sudecki, Mieroszów, i to cały czas, przez cały rok te grupy się spotykają i coraz więcej młodzieży bierze w tym udział. Jeśli można zauważyć grupę dzieci, to siedzą 6 czy 7 osób przy sobie, każdy ma tego smartfona czy tam laptopa przy sobie, nie odzywają się nawet. Tutaj mają możliwość taką, że wspólnie mogą rywalizować na świeżym powietrzu. Mogą przybywać również z rodzicami, co jest to całorodzinne takie spędzanie wolnego czasu. My organizując tam u nas w Wieżowie Sudeckim na tej Górze Szybowcowej, mamy tą jeszcze większą możliwość, bo tam bardziej jesteśmy nastawieni na szybownictwo, bo Jerzów jest słynny jednak z szybownictwa i więcej czasu poświęcamy się na historii, żeby poznawali również młodzież i dzieci historię, jak powstawało to szybownictwo, i taki zalążek właśnie na przyszłego szybownika czy pilota, to właśnie modelarstwo. Organizatorami jest Spółdzielcze Centrum Kultury, Stowarzyszenie Spółdzielcze Animacja Kulturalna. Impreza jest współfinansowana przez powiat dzierżyniowski.